Jowita? No i popatrzmy, Klaudia na Ziębo, drugi, trzeci wyścig i już dzisiaj z krótkim odpoczynkiem Alicja Tusz po raz drugi w wodzie. No i Alicja Tusz jest faworytką tego wyścigu, rekord życiowy poniżej 2 minut i 10 sekund pochodzącej z Kalisza, zawodniczki wrocławskiej Imei. No i widzimy, że tutaj Tusz już rozpoczyna szybciej od na Ziębo, ale wyścig na tego roku zupełnie inaczej. 28-7, Alicja Tusz na Ziębo Sińczyk. No wyraźnie, jest to poważniona zapewne ambicja Alicji Tusz. Na 200 modelkowym, gdzie koleżanka klubowa nie dała jej żadnych szans. No teraz próbuje mocno się odegrać. Klaudia Ziębo. Jak już mówiłem, obie rozpoczynamy i w zasadzie kontynuują karierę stylu grzbietowym, więc nie dziwi to już stylu grzbietowym. Odsunęły się od rywalek, bardzo, bardzo daleko. Kusze na prowadzeniu. I jedna minuta i jedna sekunda na Ziębo, minuta dwa. 53. I Radnińska w tej chwili na pozycji. Dawaj! No i styl klasyczny, ale tutaj Alicja Tusz jest tak daleko już od konkurentek, że no nic nie może się wydarzyć. Patrzmy tylko na opływający czas. W granicach 20 sekund, pierwsze 50, 25 metrów styl klasyczny na Alicja Tusz. No i pewnie podobnie będzie z powrotem. No myślę, że w granicach 12-13 Alicja Tusz jest w stanie tutaj dzisiaj popłynąć. I walka o drugą pozycję na Ziębo Sińczyk Radnińska Kipi. No nieźle, 38,5 sekundy styrem klasycznym Alicja Tusz. A tutaj Sińczyk i na Ziębo walczą o miejsce drugie. No i patrzmy, ile sił styl dowolny ma Alicja Tusz. I jak blisko będzie, 2 minuty 10 sekund. No nieźle tutaj płynie. Zawodniczka nie będzie wlotą, zawsze dużo startuje, więc jest przygotowana na to, aby znosić się obciążenia startowe. W dużym wymiarze Alicja plus ostatnie mety, no brakło, no to szliśmy nam do wody. No jest 2:11:65, dobry rezultat Alicji Plus. W tym wyścigu tutaj jest na ziemi, było 2:16, i trzecia, 2. No nie widzimy rezultatu zawodniczki, no to już smart. Myślę, że tutaj 2:17, Sińczyk 2:18.